W dzisiejszym nagraniu przeanalizujemy partię, która mogła być największym sukcesem w mojej karierze, ale niestety okazała się sporą porażką, ponieważ mając ogromną przewagę, nie udało mi się wygrać z pięciokrotnym mistrzem Polski, grając w turnieju szachów klasycznych. Dzisiaj tą partię przeanalizujemy, będzie bardzo ciekawie, więc zapraszam Cię do dzieła. Okej. Na samym początku chciałbym Ci jeszcze powiedzieć, że możesz pobrać na mojej stronie darmowe nagranie, w którym pokazuję Ci, w jaki sposób trenować efektywnie tylko 20 minut dziennie. Mówię o tym, jakie są najważniejsze elementy treningu i jak właśnie mając mało czasu możesz dalej robić postępy. Więc wejdź na moją stronę i na samej górze możesz sobie pobrać to nagranie za darmo. Również przypomnienie, jeśli jesteś nowy na moim kanale, zasubskrybuj go koniecznie i przyciśnij taki mały przycisk w kształcie dzwoneczka, dzięki czemu będziesz poinformowany o każdym nowym nagraniu. Dobrze, więc przechodzimy do partii. Tą partię rozegrałem w 2015 roku i to była pierwsza runda turnieju Krakowi. Więc ja byłem tam gdzieś w środku tabeli i w pierwszej partii trafiłem na pierwszą szachownicę. Grałem przeciwko Tomaszowi Markowskiemu, który, jak już wspomniałem, był pięciokrotnym mistrzem Polski, zdobył 8 medali, więc bardzo utytułowany zawodnik. Swego czasu miał 2550 ranking, ja miałem ranking 2237. I powiem Ci szczerze, że dzisiaj już jestem bardziej pewny siebie graczem, ale wtedy jeszcze był taki okres, kiedy czułem respekt do silniejszych graczy. I tak naprawdę, grając z czarnymi przeciwko zawodnikowi, który jest tak utytułowany, jeszcze nie mogłem się na niego za bardzo przygotować, ponieważ grał bardzo dużo debiutów białymi. Więc poszedłem na tę partię z takimi uczuciami, że okej, zagram sobie, ale raczej nie miałem zbyt dużych nadziei, co oczywiście jest bardzo złym podejściem, powinieneś grać na wygraną z każdym zawodnikiem. Ale wtedy takie podejście właśnie miałem. Ale partia okazała się ogromnym sukcesem, to znaczy ostatecznie ją zremisowałem, ale mogłem ją bardzo łatwo wygrać na samym końcu. Zaraz zobaczymy, więc Markowski zagrał C4, białe zagrały C4, zagrałem C5, no i mamy tutaj obronę, mamy partię angielską i zagrałem wariant symetryczny, który na tamten moment dosyć dobrze znałem. Wydawał mi się taki bezpieczny i jakby znałem tutaj schemat gry, znałem plan gry, więc postawiłem na tą możliwość. Skoczek C3, goniec G7, no więc mamy tutaj symetryczną pozycję. D3 i E6. Tutaj jakby białe trochę być może wyczekały to, jak ja zagram. Czekały na to, czy wybiorę ustawienie z D3, czy ustawienie z D6, czy ustawienie z E6, czy może ustawienie z E5. Ten ruch D3 mi się taki elastyczny właśnie wydaje. No i ja właśnie zagrałem E6. Z intencją rozwinięcia skoczka na E7. Białe zagrały E4. Skoczek z G na E7. Skoczek z G na E2. Roszada. Roszada. Co tutaj zagrałem? Zagrałem D6. Wieża B1. I tutaj pamiętam, arcymistrzowie właśnie, aha, nie powinienem przesuwać tej szachownicy. Arcymistrzowie tutaj grali takie systemy z B6 i tak właśnie w tym momencie zagrałem. Teraz sprawdzę sobie tylko szybko. Tak, tutaj głównym posunięciem jest B6. I jak w ogóle wygląda tutaj plan gry w tej pozycji? Czarne powinny okupować pole D4. Powinny tutaj ustawić skoczka. W ten sposób blokować centrum i właśnie potem przez B6 rozwinąć gońca, centralizować swoje figury i może dojść do D5 potem. B6, goniec E3. I teraz różnie grali tutaj zawodnicy. Zobaczmy. No właśnie, najsilniejsi grali tutaj skoczek D4 od razu, żeby uniemożliwić białym zagranie D4. Ja zagrałem goniec B7 i białe zagrały D4, więc tutaj zmienia się trochę struktura pionkowa.
Już nie mamy, już pozycja nie będzie taka zamknięta. Zagrałem wieża C8. Czy tutaj jakoś inaczej też grali? No, tutaj już mało zawodników grało tą pozycję. Generalnie można teraz zbić na D4. Skoczek wtedy odbija i grać taką pozycję, powiedzmy, strukturę jeża. Tak to się nazywa, ponieważ czarne są bardzo nisko ze swoimi pionkami. To trochę przypomina właśnie kolce jeża. Teraz białe zagrałyby jakieś B3 i albo A6. Albo próbować coś być może nawet z D5. W ten sposób. Ja zagrałem tutaj wieża C8. Białe zagrały D5. No i tutaj już powinienem zbić, ponieważ jeśli zagram jakoś na bok skoczkiem, no to białe zbiją na E6 i tutaj moje białe pola są dosyć słabe. Jeszcze tutaj goniec może wyjść atakować na tej przekątnej, więc moja pozycja nie byłaby za dobra. Dlatego zbiłem. Białe zbiły z pionkiem z C na D5 i skoczek E5. I teraz mamy taką strukturę, która występuje w obronie Benoni. Możesz sobie wygooglować obrona Benoni i zobaczysz, jaki to jest debiut. I mamy strukturę, w której białe mają przewagę na skrzydle królewskim. Mają tutaj więcej pionków. Z kolei czarne mają więcej pionków na skrzydle hetmańskim. I tak też wyglądają tutaj plany gry. Czarne powinny tutaj rozwijać inicjatywę na skrzydle hetmańskim. Tutaj w tym kierunku też jest nakierowany nasz goniec. Natomiast białe powinny tutaj grać w centrum i dochodzić do ruchu E5. A4. Właśnie ten ruch jest wymierzony przeciwko mojej grze na skrzydle hetmańskim. Hetman D7. Tak, łączy wieżę. I tutaj uznałem, że będę wspomagał ruch B5 za pomocą właśnie hetmana D7. Być może nawet wystawię gońca na A6 i zagram B5. Tak tutaj elastycznie do tego podszedłem. Skoczek F4. Goniec A6 właśnie w tym celu, jak powiedziałem, zagrania B5. No właśnie i teraz. Teraz nastąpiło goniec H3. Więc tutaj białe polują na moją jakość, ale nie przejmuję się tym, ponieważ już atakuję jakość na F1. Hetman E8. Odszedłem na to pole, żeby dalej mieć pod kontrolą pole B5, żeby móc tutaj zagrać B5 za chwilę. I teraz białe nie zdecydowały się na bicie na C8, po którym po prostu byłby goniec F1. Teraz jeśli goniec by odszedł, nie wiem, właśnie ciężko coś znaleźć. Na przykład na H3, no to wtedy tutaj zbije i generalnie ta wymiana nie była do końca korzystna dla białych. Teraz bym zagrał skoczek C4, mój skoczek tutaj fajnie stoi, aktywnie. Albo na początku bym jeszcze zagrał A6, żeby zagrać B5 zaraz. Ok, więc białe odeszły na E1. Ja zagrałem wieża B8, znowu konsekwentnie z planem gry na skrzydle hetmańskim. I tutaj sobie już zdałem sprawę, że pomimo tego, że trochę nie wiedziałem, o co chodzi w tym wariancie na początku, muszę powiedzieć, że obawiałem się trochę, że wpadłem trochę na terytorium właśnie Markowskiego, który jest tutaj bardzo doświadczony w tych zamkniętych swoich pozycjach, no to zobaczyłem, że moja pozycja jest całkiem ok. Goniec G2 i skoczek C8. Oczywiście już mogłem od razu zagrać B5, ale białe nie mają żadnego sposobu na to, żeby powstrzymać to posunięcie, więc zanim zmienię strukturę pionkową, polepszam jeszcze pozycję swojego skoczka, który zaraz tutaj pójdzie przez C8 na B6. Jest taka zasada bardzo użyteczna, że zanim zmienisz strukturę pionkową, zanim zrobisz jakąś zmianę w strukturze pionkowej, zanim wymienisz pionki albo otworzysz jakąś linię, warto zastanowić się, czy możesz wcześniej poprawić pozycję swoich figur, żeby być lepiej przygotowanym na zmianę tej struktury. I właśnie w tym przypadku to było skoczek C8. Król H1 i tutaj Markowski sam przyznał po partii, że ten ruch był bez sensu, że tutaj trochę sobie zlekceważył
jakby zlekceważył to, jak tutaj mogę grać, moje aktywne możliwości związane z B5. Bo ten ruch na królem H1 nie ma praktycznie sensu, tak? I jest to strata czasu. Więc zagrałem B5 i mój przeciwnik liczył tutaj na goniec F1. Na to, że teraz ten pionek jest związany, nie może tutaj zbić, prawda? Ponieważ na przykład zbinie goniec na A6. Ale zobaczyłem tutaj bardzo ciekawy wariant. Zagrałem B4, goniec A6, bicie na C3 i teraz właśnie nadzieje, powiedzmy, białych wiązały się z ruchem goniec B5, gdzie tutaj białe zamykają linię dla tej wieży. I ostatecznie, gdybym tutaj odszedł hetmanem, to będą miały całkiem dobrą pozycję. Goniec również ogranicza mojego skoczka, więc tutaj ja bym po prostu mniej przestrzeni dla swoich figur i pozycja białych byłaby prawdopodobnie lepsza. Goniec też tutaj odbiera pole E8 dla wieży, która nie może grać na linii E w tym przypadku. Ale zastanów się, jak tutaj można inaczej zagrać niż tylko odejść hetmanem. Białe nie były na to przygotowane, a to jest bardzo mocny tutaj, bardzo mocna możliwość. Dobrze. Wieża B5, AB5 i właśnie tak. Ok, czyli zakładam, że zatrzymałeś filmik i już się zastanowiłeś. Wieża B5, ofiara jakości. AB5 i tutaj wtrącenie bicia na B2. Więc w zamian za ofiarowaną jakość mam w tym momencie dwa pionki, albo moment, mam pionka w tym momencie, ale mój goniec tutaj jest bardzo silny na tej przekątnej. No i mam też tego wolnego podpartego pionka i zaraz jeśli białe odpuszczą pionka na B5, to ten zginie i też będzie tutaj ten wolny pionek. Więc rekompensata za oddaną jakość byłaby całkiem solidna. I teraz tak, białe zdecydowały się bić tego pionka, nie chcą oddawać tego pionka. Nie chcą mi pozwalać na to, żeby ten pionek na B2 został, żebym go bronił, na przykład przez skoczek C4 albo skoczek G4. Goniec broniłby tego pionka. Dodatkowo ten skoczek by tutaj przyszedł i by wspierał, mógłby wspierać go przez C4 albo w ogóle ten pionek mógłby tutaj zacząć iść. Więc białe zbiły. Odpowiedziałem na to skoczek F3. Po prostu odbijając jakość. Tak, bo teraz mój skoczek atakuje na E1 wieżę, a goniec atakuje na B2. Białe zbiły na F3. Goniec B2. I teraz król G2. Właśnie białe mają problem teraz, bo nie mogą obronić tego pionka. Jeśli obroniłyby go grając hetman E2, wtedy byłoby hetman E4 z szachem. Wieża B1 też była taka możliwość. I tak naprawdę nie jestem pewien, dlaczego białe tak zagrały. Białe tak nie zagrały. Mogły pobronić tego pionka. Chociaż w każdym razie ja bym odszedł gońcem wtedy. Zagrałbym skoczkiem na B6 i ten pionek by tutaj zaczął iść. I ta wieża byłaby przywiązana do obrony tego pionka, więc można zrozumieć, dlaczego tak Markowski nie zagrał, ale myślę, że dalej troszeczkę mnie lekceważył. To była pierwsza runda, więc w pierwszej rundzie też dużo jest takich niespodzianek, bo silniejsi zawodnicy właśnie lekceważą tych niżej ustawionych, albo to znaczy niżej ustawionych bądź w cudzysłowie słabszych. Ja nie lubię używać tego słowa słabsi albo silniejsi, bo wtedy jakby kategory wpadasz w taką łatkę, że albo grasz ze słabszym, to wtedy go lekceważysz, albo grasz z silniejszym i masz mniejsze szanse. Nie lubię tak mówić. W każdym razie król G2 było zagrane. Ja odszedłem gońcem na B2. Nie chciałem bić od razu, ponieważ wtedy wieża by związała mojego gońca na B2. Goniec G7. Wieża B1. Skoczek B6. Skoczek D3 i teraz C4, właśnie ten mój pionek zaczyna tutaj iść do przodu. Skoczek E1,
tak? Skoczek powinien zająć taką słabą pozycję, bo jeśli pójdzie na b4, to po prostu zginie pionek. A jeśli wróci na e4, no to tutaj nie ma żadnych perspektyw dla siebie dalej, bo nie może pójść na h5, nie może pójść na e6, nie może pójść z powrotem. Więc jego sytuacja jest ciężka. I zagrałem tutaj f5. Bardzo silne posunięcie. Skoczek się wycofał, wieża poszła na bok. Białe figury są już mniej scentralizowane i teraz mam tutaj więcej figur w centrum. I zaczynam atakować tutaj to centrum. Jeszcze mój skoczek naciska na punkt d5. I tutaj zdałem sobie sprawę, że moja pozycja jest po prostu lepsza. Goniec b6. AB6, bicie na f5, wieża f5, hetman g4 i teraz znowu mogłem od razu zbić tutaj pionka na d5, tylko wtedy byłby hetman c4, więc tutaj gram dokładnie. Najpierw zagrałem hetman f7, atakując również na f2. Atakuję na d5 i na f2. Białe zbiły na c4, zbiłem wieżę na f2, król g1 i wieża d2. Więc moja wieża jest bardzo aktywna i znowu tworzy dwie groźby. Po pierwsze bicie na D5. Po pierwsze bicie na D5. A po drugie tutaj dania szacha na F2. Hetman C8. Goniec F8. Hetman E6. No i tutaj już białe nie miały możliwości, żeby obronić pionka na D5. Już jest jasne, że go białe stracą. Zbiłem wieżę na d5, hetman f7 i król f7. No i tutaj mamy końcówkę, gdzie mam pionka więcej. Jest wieża i goniec przeciwko wieży i skoczkowi. Wieża współpracuje lepiej ze skoczkiem niż... Wieża współpracuje lepiej z gońcem niż ze skoczkiem, więc pod każdym względem mam tutaj lepszą pozycję. Ona jest praktycznie wygrana. Skoczek f3, goniec g7. Warto zwrócić uwagę, jak ten skoczek jest ograniczony w tym momencie. Nie może pójść na żadne z tych pól. Bardzo ładnie go tutaj ograniczam. Goniec działa na długiej przekątnej. Król F2, wieża C5. Robię miejsce, żeby pionek wszedł do przodu oraz straszę tutaj zejściem na C2. Wieża B4, goniec F6. Odbieram pole H4, żeby wieża tu nie mogła przyjść. Troszeczkę zachowawczo to grałem, ale w takiej pozycji tak naprawdę nie trzeba się śpieszyć. Mam solidnego pionka więcej, białe nie mają żadnych kontrszans, więc mogę tak sobie spokojnie grać. Król E2, D5, spokojnie do przodu, wieża B3, król E6, skoczek E1, D4, król idzie do przodu, wieża A3. I w tym momencie Markowski oddał tego pionka, uznał, że nie chce go bronić. Mógł zagrać na przykład coś w stylu król D3, bo po skoczku D3 byłby szach i tutaj pionek by zginął. Więc coś w stylu król D3 mógł zagrać, a wtedy bym zagrał król D5. No i zaraz bym przygotował albo wymianę na C3, albo bym odszedł wieżą na C1 i zagrał król C5, więc w końcu i tak do tego pionka bym się dobrał. Markowski zagrał wieżę A3. Wtrąciłem szacha. Kolejnego szacha. I wieża B5. No i tutaj mam dwa pionki więcej. Wieża z gońcem. Król jest pasywny. I wyobraź sobie, że tej partii nie wygrałem. Po prostu byłem tak zestresowany faktem, że gram na pierwszej szachownicy, że gram przeciwko arcymistrzowi i tak utytułowanemu, że zaraz zobaczysz, że po prostu tą partię strasznie sknuciłem. Wieża A7, H5. No i to też jest taka sensacja trochę, bo grałem czarnymi. Czarne to też są... Czarne zwykle się bronią, tak? Albo czarnymi ciężej wygrywać. I tutaj miałem taką wygraną pozycję. Byłem bardzo zestresowany i po prostu też jest taka kwestia, o tym też pisze, jest taki artykuł na moim blogu Psychologia, pierwszy artykuł na temat bariery sukcesu. Przeczytaj go sobie koniecznie, właśnie tutaj miałem taką barierę sukcesu. O ile świadomie chciałem wygrać tą partię, to moja podświadomość po prostu nie była gotowa na to, żebym wygrywał z tak utytułowanym zawodnikiem. Po prostu moje przekonania na mój temat nie pasowały do tego, że mogę z kimś takim wygrać. I przez to po prostu doprowadziłem tę partię do remisu. Skoczek F3, goniec F6. Król E2, wieża B3, wieża A8, D3, co tutaj było lepsze? Już teraz nie pamiętam.
Jak na razie dobrze. Król D5, wieża A4. Może się teraz. Pamiętam, że tutaj był taki moment, właśnie, że mogłem zagrać dużo lepiej. Tak, czy to było teraz? Włączę silnik. Uznałem, że po prostu tak na spontanie nagrywam to wideo i nie przygotowywałem się. Prawdę mówiąc, też nie lubię tak zbyt długo przygotowywać się do rzeczy, które mogę zacząć od razu. I tak, właśnie wieża B2 teraz było najsilniejsze. Wieża B2 dlatego, że białe nie mogą zbić. Zastanów się dlaczego, zatrzymaj sobie filmik. A jeśli już wiesz, to ja mówię, jak, co by było po wieży H7. Wieża D2, król C1 i wieża H2, tak? Szach z odsłony i ginie wieża na H7. No i oprócz tego grożę sam wzięciem na H2, no i grożę też tym motywem szacha na D2 i potem szacha z odsłony na A2 i wzięciem na A7. Tutaj zagrałem trochę niedokładnie. Tak. Król. I teraz właśnie król D5 było trochę lepsze. Nie ma szacha na D8. Mój król się wspina do przodu i po prostu zaraz też pomoże tutaj prowadzić tego pionka. Zależnie od tego, jak zagrają białe. Zagrałem D3. Król D2. Król D5. Na razie dalej moja pozycja jest wygrana. Wieża A4. Goniec G7, żeby tutaj zagrać goniec H6. To było dobre posunięcie. G4. I goniec H6 to już taka niedokładność jest, ponieważ teraz po G5 mój pionek na G6 jest odstały i trochę się robi słaby. I troszeczkę tutaj spanikowałem, jak zobaczyłem G5. Już mi się zaczęły rysować się czarne scenariusze, że kurczę, pionek na G6 jest słaby, że zaraz coś tutaj się stanie, że Markowski dostanie kontrę. I to jest bardzo irracjonalne, ale kiedy czuję się respekt do swojego przeciwnika, to niestety takie rzeczy przychodzą do głowy i wtedy już nie gramy racjonalnie, a bardzo emocjonalnie. Tutaj mogłem zagrać, w sumie najlepsze chyba było bicie na B5. Wtedy po wieży G4 zagrałbym goniec H6. Skoczek G5 by nastąpiło prawdopodobnie. No i B5. Prowadzę dalej swojego pionka. Swoje pionki. Goniec H6, G5, goniec G7. Wieża F4. Goniec E5. To już jest bardzo właśnie irracjonalny ruch. B5 było całkiem dobrym posunięciem. Wtedy po wieża F7 mógłbym zagrać gońcem na B2 i po skoczku H4 zagrać gońcem na A3. Teraz pomimo tego, że mój pionek na G5 w cudzysłowie wisi, no to ten pionek już jest bardzo groźny i zaraz będzie szach na B4 i będę tego pionka prowadził do przodu. Teraz skoczek G6 by przegrywało, byłoby goniec B4. Król D1 jest słaby, bo będzie mat na B1, więc trzeba zagrać król C1. D2, król C2, no i wieża B2 teraz. Tak, po królu D1, wieża B1. Tak więc powinienem był grać bardziej agresywnie. Goniec E5 to było takie właśnie, już tutaj się bałem, że coś się wydarzy, że teraz powinienem wymienić wieżę. Nawet mi się tego nie chce tłumaczyć, bo jak ktoś jest na moim poziomie i widzi to posunięcie, to pewnie się trochę śmieje z tego, bo no to jest. Wymieniam tutaj gońca za skoczka, no i ta końcówka wieżowa jest trudniejsza do zrealizowania, tak? Już nie mogę przepędzić króla z drugiej linii, bo jak dam szacha wieżą, no to król zbije pionka. No a nie ma gońca, który dałby tutaj szacha, nie? Wieża F6 nastąpiła, król E4, H4, wieża B2. Król D1, wieża H2, wieża B6, król E3. No tak, bo nie mogłem od razu zbić na H4, bo wtedy... No właśnie, co wtedy? Możesz znowu zatrzymać filmik.
pokazuje. Po wieży H4 byłoby wieża B4. Król E3, wieża dała szacha. Tak. Tutaj. I tutaj w ogóle zaproponowałem ja remis. Już czując to całe napięcie po tej partii, kiedy chciałem wygrać, nie udało się, już chciałem tą partię skończyć. I to znowu jest irracjonalne, to strasznie jest irracjonalne i ja właśnie kiedyś miałem takie, powiedzmy, szachowe problemy z psychologią sportu, żeby grać na wygraną. I tutaj mogłem jeszcze próbować właśnie zbić pionka na G5 i odciąć tego króla na tej linii, żeby nie mógł tutaj przejść. No i ta partia prawdopodobnie by się skończyła remisem, ale tak należało grać. Więc tutaj wcześniej były niedokładności, a błędem, który już praktycznie zadecydował o tym, że to będzie remis, było goniec E5. Jak mogę tu inaczej grać jeszcze? Znowu wspomożemy się silnikiem. Też kiedy się nagrywa filmik, to wtedy ciężej myśleć, bo wiadomo, przede wszystkim chce się przekazywać jakieś rzeczy i ciężko się skupić na myśleniu. Człowiek jest trochę w lekkim stresie mimo wszystko, bo ludzie na niego patrzą potem. Więc król E4 jeszcze było ok, H4, wieża B2, król D1. I teraz mogłem prowadzić tego pionka do przodu. B5, wieża G6. No i próbować B4. Tu byłby szach na E6. Król D5. Wieża B6. Król C5. Wieża B7. I wieża H2. Tutaj białe mają wolnego pionka na linii G. Ale ja dalej zachowałem tutaj dwa wolne pionki. I zaraz zbiję tego. Więc tutaj są spore szanse na wygraną. W ten sposób powinienem był próbować. Ok, więc jakby to tyle, jeśli chodzi o analizę partii. Najważniejsza lekcja jest taka, żeby grać z wyżej ustawionymi zawodnikami zawsze na wygraną, że w pierwszej partii turnieju przede wszystkim zawodnicy są czasem rozproszeni, czasem podchodzą do tego tak, dobrałem kogoś słabszego, no to łatwo z nim wygram i potem łatwo o niespodziankę. No i właśnie, żeby być świadomym tych blokad psychicznych, tak? Żeby jak ma się taką wygraną pozycję, żeby ochłonąć i przypomnieć sobie, że to jest tylko po drugiej stronie normalny człowiek, a nie jakaś super maszyna, która gra dokładnie i nie popełnia żadnych błędów. No i tyle. Jeśli podobała Ci się ta analiza, to daj łapkę w górę. Jeśli nie, daj łapkę w dół, skomentuj. Napisz, co Ci się najbardziej podobało albo jakie masz pytania. I przypominam o tym, że możesz pobrać na mojej stronie darmowy kurs na temat 20-minutowego treningu, który może każdy zajęty szachista codziennie sobie robić, żeby mieć wyniki i żeby czas poświęcony szachom był jak najbardziej, żeby ta inwestycja się zwracała. Do następnego razu. Cześć.